Siedząc na tarasie, paląc papierosa i pijąc piwo, uświadomiłem sobie, że jestem śmiertelny. Wzbudziło to we mnie niepokój. Nie wiedziałem, czego się boję, bo na pewno nie śmierci, może cierpienia. Zauważyłem, że to, jak traktuję swoje płuca i wątrobę, odbije się na moim byciu, zakorzenienie w życiu. Niektórzy kurczowo trzymają się życia, dbając o zdrowie i uprawiając sport. Czy ten niepokój jest im obcy? Czy może dlatego, że tak boją się śmierci, kurczowo trzymają się życia? Często zdarza się, że ci, którzy tak kurczowo się go trzymają, i tak umierają młodzi. Ta myśl mnie uspokoiła. Bez względu na wszystko, trzeba umrzeć. I nie ma znaczenia, czy dbamy o siebie, czy się degradujemy. Żyjemy w poczekalni do niczego. Jestem śmiertelny. Ta myśl pojawiła się po alkoholu. Bogom, którzy pijali tylko ambrozję, myśl ta nie mogła nigdy przejść przez myśl. Dzięki tej myśli jestem bogatszy od Bogów. Wynika z tego, że to, co wokół mnie, kiedyś się dla mnie skończy. Ja przestanę istnieć, a to, co wokół, będzie istnieć nadal. Jedyne, co mogę zrobić, to bezustannie doznawać. Doznawać jak najwięcej. Lecz to doznawanie mnie zniszczy. Żyć jak najwięcej. Samoniszcząca się siła życia. Życie, czego byśmy nie zrobili, działa przeciw sobie. Samo degraduje się. Aby coś mogło żyć, musi umrzeć coś. W ostatecznej bitwie pomiędzy bytem a niebytem, światłem a ciemnością, życiem a śmiercią, zwycięży niebyt, nicość, ciemność, śmierć. Lepiej postawić się po stronie zwycięzcy. Otworzyć jeszcze jedno piwo, zapalić jeszcze papierosa, samodegradować się. Światło tylko rozrzedza cień. Aż dziwne, że w ogóle się zrodziło. Pozwoliło mi to doznawać każde wrażenie jako wyjątkowe, poszczególne, warte samego siebie. Nie wieczny powrót tego samego, lecz poczucie śmiertelności sprawi, że zaczniesz żyć pełnym życiem. Wieczne powracanie jest dodatkowym do tego balastem. Poczucie śmiertelności jest podstawą do przeciwstawienia się resentymentowi. Resentyment jest uzasadniony, gdy wynika z pobudek strategicznych, gdy przeciwstawiamy się temu, że życie bywa przeciwstawiać się nam pod postacią innych ludzi. Bywa, że resentyment pomaga nam przetrwać. Niepokój jest ceną za pełnię życia. Chodzi lepiej zbyt wiele nie myśleć o śmierci i obserwować ogrody, parki i obłoki.